Bliżej już 12 niż po 11. Panowie publicyści, Marcin Tosz, ujawniamy.com i Daniel Sawicki, witam panów. Dzień dobry, witam serdecznie. No to puszczę wam coś, co mnie też uśmiech na twarzy dziś wywołało. Oddajmy głos Szymonowi Hołowni, ale zawsze, a nie z dziś. Się będzie dzwonić do was. Każdy z was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi. A nie, że wy będziecie dzwonić do niego i pytać i opowiadać mu, że jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał wam badania profilaktyczne, będzie was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty, który powinien być blisko domu, w domu zdrowia, w którym w powiecie się organizuje i w którym zebrane są wszystkie usługi z laboratorium analitycznym, z lekarzami specjalistami, z podstawową nocną, świąteczną opieką zdrowotną. Ilu lekarzy takich odpowiedzialnych macie? Daniel Sawicki. Jeżeli to jest wypowiedź nowa... A nie, ona niestety nie jest nowa. Niestety nie. No tak. Nie, nowa jest taka, że Hołownia nie wie, co się dzieje w służbie zdrowia, ale wie natomiast, że Leszczyna nie powiedziała tego, co powiedziała, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki rozwiąże problemy w służbie zdrowia. Dokładnie tak, a po wyborach powiedziała zupełnie coś innego, pamiętamy te wypowiedzi. No, ale wiesz dlaczego? Człowiek... Ano, to ja będę bronił Izabeli Leszczyny, bo ona wtedy, kiedy to mówiła przed wyborami, była szykowana na ministra finansów, a nie ministra zdrowia. To zmienia postać rzeczy. Zdecydowanie tak, no ja bardziej zatroszczyłbym się tutaj o stan psychiczny ministry, pani minister zdrowia obecnej pani Leszczyny, niż analizował rzeczywiście pod względem faktograficznym i merytorycznym jej wypowiedzi, bo to chyba najmniejszego sensu nie ma. A co do pana marszałka Hołowni, no człowieka na wskroś oderwanego od rzeczywistości w naszych warunkach społecznych i politycznych, to no, nie pierwsza wypowiedź, bo możemy te wypowiedzi wyciągać po prostu i rzucać z nimi jak z rękawa kuriozalne wypowiedzi tego człowieka, który tak naprawdę no, wszedł w świat polityki jakimiś gotowymi przekazami z tego show biznesu wyjętymi i dostosowuje je tylko w miarę sytuacji, w której się znajduje, do tego, żeby no, przekazywać nam takie bumoty po prostu, bo ja tego inaczej nazwać nie mogę. No, kuriozum totalne. Niech on najlepiej nie wypowiada się na temat służby zdrowia, bo przypuszczam, że jeżeli chodzi o zarządzanie służbą zdrowia i funkcjonowanie, to ten człowiek ma naprawdę bardzo, bardzo niewielką wiedzę. Niech przejdzie się do szpitala, na izbę przyjęć, na jakiś SOR i zobaczy naprawdę, co tam się dzieje, jakie są tam telefony od lekarzy pewnie do tych specjalistów, którzy przyjmują na SOR-ze. Znaczy to nie jest nawet śmiechu warte, to jest tragiczne. To jest tragiczne, że taki człowiek zabiera głos i w tak skandaliczny sposób, gdzie Polacy naprawdę no, chorują, czekają na dostęp do lekarza po kilkanaście miesięcy, po kilka lat nawet niestety do specjalistów, bo takie są kolejki, a ten uprawia facet uprawia propagandę sukcesu rodem już, nie wiem, z mrocznego PRL-u, tak, której się mogliśmy nasłuchać kiedyś. Przekładane są planowe zabiegi na NFZ. Przekładane są, bo niestety, ale polskie szpitale toną. My widzimy, co się dzieje, jak pani Leszczyna, to jest chyba polonistka, tak, bo ona ani nie jest ekonomistką, ani nie jest specjalistką od zarządzania służbą zdrowia w żadnym stopniu, doprowadza do totalnej degrengolady polską służbę zdrowia. I to, co ciekawe, no na razie jest gdzieś w tych mediach głównego nurtu o tym cicho, co jakiś czas pojawiają się tylko informacje, no, że jest jakiś problem, że jest źle. Tylko że tych drobnych informacji jest po prostu coraz więcej. I przypuszczam, że za chwilę tu dojdzie do poważnego załamania niestety w służbie zdrowia, ale tu się nie ma z czego cieszyć, bo to wszystko odbije się po prostu na nas, na obywatelach, na Polakach, którzy płacą grube pieniądze na służbę zdrowia zarządzaną dziś no, przez tych nieodpowiedzialnych ludzi. Mm-hmm. Marcin Tosz. No, wypowiedź pana marszałka Hołowni jest jakby rodem ze scenariusza filmu science fiction. No, brzmiało to głupio po prostu. Pan marszałek Hołownia powinien udać się na SOR w dowolny dzień, o dowolnej porze, a najlepiej w nocy i tam zobaczyć, jakie lekarze mają podejście do pacjentów. I nie jest to, to w tym wypadku trzeba też podkreślić, że to nie jest wina samych lekarzy, że po prostu nie ogarniają, że pacjentów jest czasami aż tylu, że oczekiwanie na konsultacje, na to, żeby się w ogóle pacjentem ktokolwiek zainteresował,
jest bardzo długie. Jeżeli to jest smutna rzeczywistość i trwa to już od lat. Jeżeli marszałek Hołownia mówi, że będzie, przepraszam, lekarz, który do nas zadzwoni. Lekarz jest odpowiedzialny. Odpowiedzialny, to jak on sobie to wyobraża? To jest tak absurdalne, tak niedorzeczne, że naprawdę no pokazuje, jakim amatorem politycznym jest pan, albo nie, był, nie, to był, bo idę o zakład, że gdybyśmy dzisiaj zapytali Hołownię o lekarza odpowiedzialnego, to on by powiedział, że pierwsze słyszy i że on tego nie powiedział. To jest na tej samej zasadzie, jak stoi Hołownia i Kosiniak, razem stali, Kosiniak mówił o dobrowolnym ZUS-ie, a Hołownia pytany po jakimś czasie o dobrowolny ZUS, on twierdzi, że on pierwsze słyszy w ogóle. No tak, zaskoczony w pełni. Pewnie teraz by, no wstyd mu było się przyznać do tych wypowiedzi, ale słyszeliśmy je, przecież one nie są wytworem sztucznej inteligencji. To był wytwór Szymona Hołowni, ten pomysł na uratowanie służby zdrowia, czy też wizja służby zdrowia pod panowaniem Polski 2050. No tak się nie stało. Kolejki na SOR-ze jak były, tak są. Ja mam wrażenie, że jest wręcz gorzej. To nie jest akurat wina obecnej koalicji rządzącej, że jest coraz gorzej, to jest po prostu wina niewydolnego systemu, który faktycznie trzeba zmienić, no ale na pewno nie można składać takich głupkowatych przepisów. No dobra, ale ten system został zasilony dodatkową kasą. To jest ponoć 120 miliardów złotych. Mówię ponoć, bo ja tych pieniędzy nie widzę. Płacę miesiąc w miesiąc i nikt się nie pyta, czy chce, czy nie chce. Ale to jest 120 miliardów, między innymi dzięki temu, że przedsiębiorcy bulą tych 9%. Jeżeli tym przedsiębiorcy przestaną bulić 9%, to już nie będzie 120 miliardów, a nakłady na służbę zdrowia w przyszłym roku są ponoć jeszcze wyższe. No to skąd na to wziąć? Ja jako mikroprzedsiębiorca, bo mam jednoosobową działalność gospodarczą, jestem ofiarą składki zdrowotnej, ponieważ czasami, a czasami mi się zdarza dobry miesiąc, ja płacę gigantyczną składkę zdrowotną, mimo że nie korzystam ze służby zdrowia właściwie w ogóle. Nie dlatego, że nie muszę, bo czasami chciałbym, tylko po prostu nie mam możliwości na przykład no, wizyty u lekarza, do którego chcę pójść, muszę pójść, nie mam możliwości, żebym się z nim zobaczył w miarę szybko, muszę na to czekać, więc idę prywatnie. Rząd powinien zlikwidować tą składkę, znaczy inaczej, racjonalizować tą składkę zdrowotną, bo ona jest teraz absurdalna, uderza po kieszeni drobnych, takich jak ja, przedsiębiorców. Marcin, ale zauważ, nikt nie wpadł dotychczas na pomysł, który wydaje się może nawet nie tyle genialny, bo on jest prosty, on jest wręcz prostacki. Ale jeżeli płacisz miesiąc w miesiąc składkę zdrowotną, płacisz państwową składkę zdrowotną, idziesz jednak do lekarza prywatnie, nie wiem, czy ty jednorazowo, czy jesteś dodatkowo prywatnie ubezpieczony, to dlaczego nikt ci nie zaproponuje, że jako przedsiębiorca możesz sobie odliczyć koszty prywatnego ubezpieczenia? No chociażby, no właśnie, no byłoby to pierwszy lepszy pomysł z brzegu. Jest to na pewno ciekawe rozwiązanie. Powinni naprawdę coś z tą składką zdrowotną zrobić, z całym NFZ-em, z całą służbą zdrowia, no ale to jest wołanie na puszczy od lat. Przecież trwa debata, jak to usprawnić, jak poprawić. Nikomu się jak do tej pory nie udało tego zrobić. No mam nadzieję, że uda się w końcu Szymonowi Hołowni. Skoro miał takie fantastyczne plany, no to może coś się uda wdrożyć, coś usprawnić, coś poprawić. Nie wierzę w minister Izabelę Leszczynę. Ja się zajmuję się w ramach mojej działalności dziennikarskiej tematem e-papierosów i podgrzewaczy tytoniu. To są szkodliwe substancje, które są sprzedawane na rynku polskim. Pani Izabela Leszczyna nie potrafi wprowadzić zakazów i obietnic, które sama deklarowała, że wprowadzi już od wielu miesięcy. Jeżeli to są tak prostych sprawach jak podgrzewacze tytoniu i szkodliwość dla ludzi nie jest w stanie wypełnić swoich własnych zobowiązań, czy też nawet dyrektyw narzuconych przez Unię Europejską, no to o czym my mówimy? No jak tutaj usprawniać szpital, skoro sobie nie radzą z tak prostym tematem jak podgrzewacze? Radzą sobie, ponieważ akcyza na produkty tytoniowe i spirytusowe idzie w górę. Daniel. No tak, proszę Państwa, no
Platforma Obywatelska to jest partia mistrzowska w wyciąganiu czy tworzeniu jakiegoś problemu, aby potem próbować go rozwiązać przy poklasku kamer, prawda, Polaków, którzy będą obserwowali te rzekome działania polityków Platformy. To się dzieje nie od dziś, widzieliśmy to już podczas poprzednich rządów. Natomiast ja powiem jedno, nie ma takiej ilości pieniędzy w żadnym systemie, której politycy Platformy by po prostu nie przetworzyli na jakieś dziwne działania, nie robiąc tak naprawdę nic dobrego dla Polaków. Jeżeli obserwujemy próby jakichkolwiek reform, czy to, co Adrianie powiedziałeś w tej chwili, pierwszy z brzegu pomysł na przykład, aby rzucić koszty uzyskania przychodu takiej składki płaconej gdzieś prywatnie, czy wydatków na jakiegoś lekarza jednego czy drugiego, no proszę bardzo. Tylko żeby jakiekolwiek pomysły wdrażać w życie i cokolwiek reformować, to po pierwsze trzeba chcieć, a po drugie trzeba wymyślić coś mądrego, tak? Ja nie sądzę, żeby ci ludzie, z całym szacunkiem dla pana ministra Domańskiego, którego ceniłem, no bo to jakiś zręczny ekonomista, liberał ekonomiczny oczywiście w każdym calu, czy on rzeczywiście ma do tego przyzwolenie od Tuska, żeby cokolwiek ruszać. No pamiętamy tą ciepłą wodę w kranie, czyli tak naprawdę niczego nie ruszać, nie reformować, opowiadać tylko na prawo i lewo, co zrobimy, przecież te 100 konkretów, tak, czy te 100 bajek dla zwolenników Platformy Obywatelskiej, to chyba zostały zrealizowane w 10, czy nie wiem, w 15%, czyli 15 punktów gdzieś tam nie, podjęto. Nie, chyba nie. Nawet nie. To jestem chyba optymistą, nie, tak? Nie. Jestem optymistą. Bo część z nich to naprawdę mogłoby optymistą być na przykład. Optymistą jesteś też, jeśli chodzi o ciepłą wodę. Cieszmy się ciepłą wodą, bo w sezonie grzewczym ta ciepła woda będzie droższa. Będzie droższa, no miejmy nadzieję, że w ogóle będzie, a z opłatami to mam nadzieję, że tego bólu głowy nie będziemy mieć, tak jak to się już szykuje od czerwca i te ceny idą przecież cały czas w górę. No za tym idą w górę ceny w sklepach. No proszę Państwa, przecież obserwujemy to z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, co się dzieje. Sytuacja, generalnie sytuacja gospodarcza, a co za tym idzie sytuacja, która dotyka wszystkie elementy funkcjonowania państwa, ona nie napawa naprawdę optymizmem. Widzimy to, że w wielu miejscach ludzie tracą pracę i to tracą pracę w przedsiębiorstwach, powiedzmy to, przedsiębiorstwach zajmującymi się gdzieś wysokimi technologiami, firmach produkcyjnych, gdzie te wysokie technologie są wytwarzane. Ci ludzie trafiają gdzieś na bruk, no ja nie mówię tu o takich przedsiębiorstwach typowo, gdzie składane są na przykład pralki, chociaż one też są bardzo ważne i tam ludzie... No to a propos pralek, proszę Państwa, to już dzisiaj Państwa informuję. W najbliższy piątek o godzinie 12 przed ambasadą Turcji szykuje się wielki protest właśnie pracowników Beko. No właśnie, to jest jedna z tych firm, która w ostatnim czasie również podjęła decyzję o wyniesieniu się z Polski tak naprawdę. I tu nie chodzi o to, że nagle coś się w Polsce zadziało strasznego, tylko to, co się dzieje w gospodarce, czyli wszystkie symptomy wskazują na to, że prowadzenie działalności gospodarczej na taką skalę w takim państwie jak Polska będzie niezmiernie trudne. Wzrosną niesamowicie koszty funkcjonowania firmy. Ja nie mówię tutaj o kosztach już pracowniczych, ponieważ ta najniższa krajowa od stycznia, ona nie idzie tak, nie będzie tak zwielokrotniona. Na pewno będzie utrzymywana w miarę stabilnym poziomie, bo rząd Platformy Obywatelskiej no nie jest skory do tego, żeby więcej ludziom płacić, tym najsłabiej uposażonym, ale zmienia się całe otoczenie gospodarcze. Zielony Ład, który nakłada firmy dodatkowe, no niestety dodatkowy reżim przy wytwarzaniu czegokolwiek. Koszty energii, o których już powiedziałem, pójdą niesamowicie w górę, ale ta firma to jest po prostu jedna z wielu firm, tak? Tu słyszymy o 200 osobach, tam 500, tu 1500 i nagle niestety robi się z tego ogromna rzesza osób, które będą poszukiwały pracy. I mówię w tym kontekście o tym otoczeniu gospodarczym, bo wiadomo, że to nie będzie wzrostu jakiegoś drastycznego, skokowego wzrostu bezrobocia w Polsce i dobrze, ponieważ no, to by pociągnęło za sobą naprawdę no, gigantyczne problemy, ale widać wyraźnie, że ta ekipa nie wykonuje żadnych konkretnych ruchów, które miałyby zahamować pogorszenie tego otoczenia gospodarczego dla biznesu. Kiedyś, proszę Państwa, krążył taki dowcip krótki, na który się jedni śmiali, inni płakali, a właściwie to był dowcip w postaci pytania. Co rząd zrobił dla gospodarki? Na szczęście nic. I teraz pytanie. No, z którym Państwa zostawiam. Marcin Tosz, Daniel Sawicki, dziękuję Panom, dziękuję Państwu, dobrego dnia. No, a pytanie wciąż aktualne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.